Witam was widzowie bardzo, ale to bardzo serdecznie. Oczywiście na start wam przypominam, że macie ode mnie do wygrania aż 3 nagrody. Pierwszą jest ten skin, który wam się w tym momencie wyświetla. Żeby go wygrać, musicie zostawić łapkę w górę pod filmem, subskrypcji na kanale u mnie z dzwonkiem i w komentarzu napiszcie hasło biorę udział. Oraz oczywiście macie ode mnie do wygrania aż 2 kosy za wpłaty na CSGO skins. Pierwszą jest kostka i tutaj musicie sobie kliknąć ten plusik i w tym miejscu użyć kodu S1MEC. No i za każde 2 zł wpłacone na CSGO skins kodem S1MEC macie jeden ticket na pierwszą kosę. No i oczywiście jest konkurs tylko i wyłącznie dla aktywnych wpłacających, czyli osoby, które po prostu wpłacają naprawdę z kodem S1MEC. No i tutaj za każde 20 zł wpłacone na CSGO skin z kodem S1MEC macie jeden ticket na Vaya Knife Tigertów o wartości około 800 zł. No i oczywiście przy każdej wpłacie z kodem S1MEC dostajecie również plus 10% do każdego waszego bonusu, do waszego każdego, kurczę, do każdego waszego doładowania oraz oczywiście 20 na start. No i widzowie, zapomniałem wylosować skina, więc w tym momencie to zrobię. Odświeżam oczywiście swój kanał. Mamy tutaj 518 wyświetleń, zbudowana skrzynka za 63 zł, tutaj 84 łapki w górę, bardzo wszystkim dziękuję i proszę was, klikajcie te łapki w górę, będę naprawdę bardzo wdzięczny, bierzcie udział oczywiście w konkursach. Klikam sobie odśwież, no i tutaj PES, dobra, fetch, continue i zobaczymy, kto sobie zwycięża skina z poprzedniego odcinka i będzie to elegancki styl 3-2-1, biorę udział. Okej, ale czy ty elegancki stylu masz może trade linka w opisie, który w ogóle działa? No to będzie bardzo, bardzo ciekawe, dobra, bo jak nie, no to będziemy musieli wylosować jeszcze raz. Dobra, jeszcze niżej, jeszcze niżej, jeszcze niżej. Czyż będziesz, czy już będziesz? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, może już będziesz i jesteś. Dobra, elegancki styl 3-2-1. Dobra, czy masz tu trade'a? Nie masz trade linka, niestety. Nie masz niestety trade linka. Trzeba mieć trade linka w opisie, żeby brać udział. Oczywiście przypominam, Matzaw, biorę udział. Dobra, czy ty Matzaw będziesz miał? No i znowu muszę klikać, kurczę. Muszę sobie klikać z kontrolem, żeby mi się to w nowym linku otwierało, a nie, że znowu to samo. W sensie, że muszę cały czas odświeżać te komentarze. Dobra, zjeżdżamy jeszcze w dół, jeszcze w dół, jeszcze w dół i jeszcze... Dobra, już chyba może będziesz? Nie macie jeszcze, dobra, czy jeszcze niżej, czy już nie mogę zjechać niżej? Czy coś? Czemu nie mogę zjechać niżej? Halo? O jest, Matzaw, Matzaw, byłeś, jesteś Matzaw, okej. Masz trade'a, no i cudownie, no i dobra, jesteś Matzaw, lecimy sobie, wysyłamy ci skinkę oczywiście. Dobra, okej, i to był Galil AR. Dobra, proszę się bardzo, gratuluję wygranej US1MEC na odcinku. Zapomniałem pisać, że na odcinku, więc dobra, zaakceptujecie to oczywiście, zaraz składamy ofertę. Dobra widzowie, skin już został wysłany, możesz sobie zaakceptować, a teraz jeszcze wam pokażę, że wysłałem skiny z poprzedniego odcinka. Tutaj jest oczywiście wysłane, o jest, tutaj jest wysłane, więc jak najbardziej wszystko się zgadza. No i co, teraz już was zapraszam do kolejnej części odcinka. Aż się tutaj zająkałem ze względu na to, że dzisiaj, patrzcie na mój balans, mamy 10 tysięcy złotych. No i widzowie, lecimy tutaj na batelki. No i tak naprawdę to musi być bitwa rewanżowa z Isamu, dokładnie z botem Isamu. No bo ostatnio było mocno, ale teraz tak naprawdę spróbujemy sobie tak, Luxurious 5 razy, tutaj spróbujemy Knife Case 5 razy, Royal Case 5 razy i Ametyst, czekajcie, no to byśmy musieli Luxuriusa usunąć i byśmy usunęli jeszcze te tak i tak. I czy będzie nas stać? Jeszcze nie będzie nas stać. 10 300 złotych, kurczę pieczony. Dobra, to usuniemy jeszcze jednego Luxuriusa. Mamy 9900, nie no, tak za mało, to za mało, to za mało. Czekajcie, dobra, sprzedam jeszcze coś za 300 jakoś mniej więcej. Dobra, i teraz będzie na pewno mnie stać 10,5 tysiąca złotych. Dobra widzowie, i myślę, że w następnym odcinku wypłacę sobie jakieś 2 koski. W następnym albo jeszcze w kolejnym wypłacę jakieś 2 koski, widzowie. Dla was oczywiście. Dzisiaj nie będę tego robił, ale tak jak powiedziałem, myślę, że za 2 odcinki, za 1 odcinek coś takiego zrobimy, odcinek po prostu z wypłacania, tylko i wyłącznie z wypłacania kosek dla was. Bo no widzowie, zasługujecie po prostu na to, żeby dostawać ode mnie jakieś fajne skiny. Dobra, czekajcie, 10 332 zł. Dobra, let's go. Mamy tutaj bardzo mocny case battle. No i tak naprawdę musimy go wygrać. Klikamy sobie standardowy. No i liczymy na to, że bot Isamu mnie po prostu nie pokona, że wygram. Tutaj jest bot Isamu. Kurczę, proszę, proszę. Jest to 16 skrzynek łącznie. Pierwsza jest tutaj AK-47 za 441 zł, więc cudowny traf.
na sam początek. Gumicho Dragon tutaj lepszy, bo jest Factory New, on trafia tylko i wyłącznie Battle Scarred, więc jest ładnie. Dobra, tutaj Shadow Dagger Sustained, tak jest, ja mam Battle Scarred od Well-Worn, ale to jest bardzo mała różnica w kwocie. Dobra, teraz jest Koska. No i teraz widzowie, let's go, proszę. Jest Koska, come on! Jest Good Night Flore, bardzo dobry traf. Jest to 800 zł łącznie przewagi nad nim. Jest, kurczę, on trafia Bowie Night Flore. Ajajaj, ale tak czy siak dalej prowadzimy o 400 zł. Dobra, w tym momencie jest tylko Tech 9 Decimator, który jest tańszy. No niestety niż ta M4. Jest Koska, jest, proszę, Factory New. Well-Worn, kurczę, pieczony, dobra. Ale prowadzimy, prawie o 1000 zł. Dobra, jest M4 Decimator, która już mi praktycznie dalej jest taka sama różnica, mniej więcej około 900 zł. No i on trafia Kosę w tym momencie, którą no nadrabia stratę, bo tylko 200 zł przewagi teraz mam nad nim. No ta nawajka niestety nie jest o wiele droższa, bo jest nawet tańsza niż te Shadow Daggersy. Proszę, jest Gumicho Dragon, ale on trafia Golden Coila, który kosztuje 200 zł. No i tak naprawdę 100 różnicy między nami. No i 3 skrzynie przed nami, proszę! Muszę coś trafić, muszę, proszę, proszę! Jest AK-47, który kosztuje 300 zł, proszę, nie traf nic! Nie traf nic, proszę! O kurwa, rękawiczki. Ja pierdolę, proszę! Ametyst, oddaj, oddaj! Ja pierdolę, kurwa, nie wierzę! Ja pierdolę, co tu się wydarzyło? Ja nie mogę, Boti samo, no i co to miałby być za rewanż? 12 800 zł dla Bota i samo, co tu się wydarzyło? To ja nie wierzę, przegrałem wszystko, co udało mi się wygrać na poprzednim odcinku. Teoretycznie mam 8000 zł jeszcze w balansie. Mam te dwie kosy jeszcze z dwóch odcinków temu, ale ja bym sobie wypłacił tego Huntsmana bardzo chętnie. Tak szczerze, jak będziemy wypłacać, będzie odcinek z wypłacania tych skinów wszystkich. Więc kurczę, kurwa, no nie wiem. Dobra, wiecie co, zostawię tylko i wyłącznie tego Huntsmana, a resztę sprzedaję. Resztę sprzedaję w cholerę, niech to idzie. Ale musimy to odzyskać po prostu, co straciliśmy. Mamy 5800 zł. Widzowie, no i spróbujemy, no ryzyk fitek tak naprawdę. Spróbujemy najpierw za 2000 zł, niech będzie. Spróbujemy sobie, nie wiem, Luxurgiusa razy 5 na 4 osoby i damy sobie Underdoga. Liczę na to, że nic totalnie nie trafię, że akurat uda się, że boty, które tutaj zaraz dołączą do mojej bitwy, no trafią lepiej. Bot Adrian, bot Alex oraz bot Isamu, moimi przeciwnikami. I kurwa Kosa, i na samym początku Kosa, no żeż kurwa ja pierdolę. No nie wierzę, no nie wierzę, no nie, no chuj mnie szczeli, proszę, trafiaj lepiej cię, no kurde. Traf coś, bot Adrian, bot Adrian. Nie, są rękawiczki u niego, okej? Okay? Okej, okay, proszę, trafcie coś, dwie skrzynki jeszcze, proszę. Kurwa, no czemu rękawiczki? Nie, no wygram, znaczy wygram, no co wygram? Nie, no przegrałem to, no nie wierzę, no przecież to są jaja, 8500 zł, no. Ja pierdyka, moje serducho, przecież mi wysiądzie. Dobra, proszę, proszę, dobra, 3700 zł, więc... Dobra, ten Luxur jest 2 razy, niech będzie Royal 2 razy i Ametyst 2 razy, stać mnie? Nie stać mnie, no żeż... Dobra, to zrobimy tak i zrobimy może tak, tak i... No i starczy, chyba? Czekajcie, stać mnie? Okej, stać mnie, dobra. Dobra, na 3 i damy sobie... standardową. Muszę wygrać, po prostu muszę. Pierwsza skrzynia jak odda, będzie pięknie. Bot Adrian i bot Michael naszymi przeciwnikami, proszę. Nie chcę sprzedawać tego Huntsmana, proszę. Jest Uspik, który jest najdroższy raczej. No tak, ale tylko 20 zł przewagi nad botem Michaelem, więc co to jest w ogóle za... O kurwa Kosa, no nie, no powali mnie coś zaraz, proszę. Proszę, traf coś ja, znaczy jak chcę coś... Nie no, rękawiczki, oni trafiają, no co to ma być? Kosa dla mnie, Kosa! Jest, ale on, chyba Adrian trafia również! Nie mogę, ja się normalnie nie wiem, proszę! Kurwa, on, wszyscy trafili Kosy! Co to ma być? Jakby to był Underdog, to bym wygrał! Jakby, kurwa, no Underdog! No nie wierzę, no! Nie trafię nic tutaj za 500 zł przecież ponad. Nie no, przecież na Underdogu bym wygrał. Ja pierd... Nie, no nie. Nie, no... Nie, no...
Dobra, kurwa, dobra, chuj w to. Dobra, kurwa, ale proszę, jeżeli teraz, ja przysięgam, nie wiem. Zrobię chyba salto. Zrobię, nie wiem co ja zrobię, proszę. Razy ile? Razy 6, dobra, na dwóch graczy, dajmy klasyczną. Muszę, jeżeli to przegram, to jest to największym przegranym, bo tej samą. Będę największym przegranym, nie wiem, w życiu chyba. Ja pierdolę, proszę. 6 skrzynek. No i sprint stream po jego stronie. Ale tak czy siak, mamy P250, dobra, okej, w porządku. Jest AK-47, który jest droższy, na pewno mamy 800 zł już. On ma tylko 185 i oby tak już zostało. Jest The Coalition po mojej stronie, tym razem well-worn, on trafił Battle Scarred. Dobra, proszę. Kurwa, nie. No jakim cudem, to może być tylko 100 zł przewagi nad nim w tym momencie. Jest Golden Coil ponownie. Ale jak on, nic nie może trafić, nic. Nie, wygrał. Wygrałem, let's go, Golden Coin. Dobra, 3600 zł, okej. I teraz, ryzyk fizyk, widzowie. Dobra, ryzykuję, zaryzykuję, ale albo mi się opłaci, albo po prostu przegram. Będę największym przegranym, nie wiem, w tego odcinka, nie wiem, czego jeszcze. Ale dobra, próbuję, nie, zrobimy sobie tak. Beast case 4, nie, 5 razy. Tutaj 5 razy. Stać mnie. Brakuje mi 7 zł. Brakuje mi 7 zł, widzowie. Wy to widzicie, czy... Czekajcie. No nie mam nic, no nie, ale mam... Czekajcie. Czy trafię coś za 7 zł? Ustrzel skina. Ja... handlarz broni. O jest. 1232. Proszę, coś za... Nie no, za 2 zł, no nie. Dobra. Ale no ryzyk fizyk, no widzowie. Albo siada, albo nie. Dobra, to w takim razie death case 4 razy. Beast case 3 razy. Tutaj 4 razy. I luxuriusa. Za całość i stać mnie, dobra, dobra. I teraz w tym momencie proszę, damy sobie underdoga na... Underdoga. Nie mogę nic trafić. Nic, po prostu nic. Bot i samo, bot rosco. 16 skrzynek przed nami. 6 prawie i pół tysiąca ponad nawet, proszę. Nic a nic, dobrze, dobry początek. 20 zł jest to bardzo dobry początek. No i USP Neonoir, no i to jest już droższe. To już jest, no i już się zbliżyliśmy do nich bardzo. Proszę, nic. M4, ile kosztuje? No coś tam kosztuje, kurcze pieczone. Dobra, jesteśmy na równi z botem Rosso. I teraz czy bot Rosso wychodzi na prowadzenie? No niestety, ale nie. Dobra, okej, okay, jest AWP Neonoir. W tym momencie, no bot Rosso traf coś jeszcze, bot Rosso. On kurwa, co to robi? To jest za skin? Czemu ja go musiałem trafić? Ja nie dałem klasycznej bitwy, tylko underdoga. Nie, no mnie chuj szczeli tutaj szczerze. Zostało 9 skrzynek. On trafia kosę! Okej, okay. Boty samu jeszcze musi. Boty samu. Jest Galil Sugar Rush, który jest warty 200 zł. Dobrze, zbliżaj się do mnie. Bliziutko, chodź jeszcze. Rękawiczki, dlaczego musiałem trafić rękawiczki? I dlaczego muszę mieć najwięcej znowu? I no teraz on trafia rękawiczki. 1500, mam prawie najmniej. Dobra, proszę, jesteśmy na równi wszyscy. On rękawiczki Golden Coin, ile kosztuje? 180, okej, okay, dobrze, proszę, na razie wygrywam, proszę. Kurwa, no rękawiczki, na chuj mi to, po co mi to, po co mi te rękawiczki? USP Printstream. Kurwa, no nie mogę. Bot Rosso musi trafić. Golden Coin, ile to kosztuje? Za mało. Czemu to kosztuje 500 zł? Co to kurwa jest? No jakim chugiem, no? Nie, no nie. Nie wierzę. Dzisiaj mam takiego pecha, widzowie. Nie wierzę. Nie mam pytań. 10 tysięcy złotych, bot Rosso. No nie mam pytań. Dobra, widzowie. Ja nie mogę. Weźcie chociaż, użyjcie tego kodu S1MEC tutaj. Dwie kosy macie do wygrania. Wpłacajcie każde 2 zł wpłacane. Macie jeden ticket na jedną kosę. Każde 20 zł dla aktywnych widzów to jest jeden ticket na Valorant Tiger. Tu w wartości około 800 zł. Używajcie tego kodu S1MEC. Niech mi się to zwróci. Plus 10% do balotowania, 2-10 na start. Oczywiście konkurs na skina macie na samym początku odcinka. Zostawcie suba z dzwonkiem, łapkę w górę. Oczywiście komentarz z hasłem biorę udział. Wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się już w następnym odcinku. Siemanko.